Panowie, krótkie komentarze, bo przecież w gruncie rzeczy odpowiedzią na pytanie, o co chodzi z całą tą maskaradą, odpowiedź jest zawsze taka sama. Najbliższe wybory. Jan Pietrzak. Panie redaktorze, ja proponuję trochę głębiej sięgnąć. Skąd się bierze ten pomysł Niemców, żeby sprowadzać ludzi za darmo? Otóż oni to wypróbowali w czasie II wojny światowej. Stawiali dwie budy na ulicy, jedną z przodu, drugą z tyłu. Łapali ludzi do budy i wieźli ich na roboty. To było bardzo powszechne hasło w czasie okupacji. Kogo złapali Niemcy i wywieźli na roboty? Niemcy potrzebują tanich niewolników, a najlepiej w ogóle po prostu nieopłacanych. Tylko za łyżkę strawy, za kartofla gotowanego pracowali polscy robotnicy za darmo. I wydaje mi się, że z całej Europy tam byli również. Otóż wyjazd na roboty jest hasłem dla przemysłu niemieckiego. Na nich musi ktoś pracować, bo sami są za tępi i za leniwi, żeby tworzyć swoją gospodarkę. Oni są wyłącznie od zarządzania i od komenderowania i zbierania zysków. To jest społeczeństwo wyzyskiwaczy, Niemcy. Oni muszą mieć niewolników za darmo dla nich pracujących. Polacy wyjeżdżali na roboty. Całe miliony Polaków na roboty. Takie hasło przypominam, bo młodzież może tego nie słyszeć. W czasie okupacji było bardzo popularne. Śpiewało się na ten temat piosenki, a jak nie masz 1000 złotych, idziesz na roboty. I, ponieważ to była powszechna metoda łapania niewolników do darmowej pracy dla Niemców. No ale dzisiaj Niemcy mówią, że oni nie chcą niewolników, oni chcą pracowników i chcą, żeby ci, którzy przyjeżdżają do Niemiec, do Europy, pracowali. Problem polega na tym, że w dużej mierze ci, którzy przyjeżdżają, pracować nie chcą i tylko ich niewielka część jest bezpośrednio przydatna dla gospodarki, a reszta jest dla niej obciążeniem. Stąd tą nadwyżką należy się z kimś podzielić. Niezależnie od tego, jaką politykę Niemcy prowadzili w trakcie II wojny światowej, no to w tej chwili też widzimy bardzo elementy. Bardzo podobne. A poza tym ten nadmiar, który im się zwalił na głowy, chcą gdzieś wypchnąć. Ja użyłem tego słowa wypchnąć, to mnie chcieli zamknąć do więzienia parę miesięcy temu, jak mówiłem, że Niemcy wypychają. No, trochę innych słów. Formułowań chciał użyć wówczas Jan Pietrzak, już, więc może do nich nie wracajmy. Ale to, z czym, ale to, z czym mamy, tylko to wszystko się wiąże z sobą. Ale to, z czym mamy do czynienia, no w istocie jest pewnym pomysłem na inżynierię, no również społeczną, na inżynierię no demograficzną, tak to można nazwać. I w tym sensie również no trudno nie widzieć odwołań do pomysłów, które przyniosły wielkie tragedie w XX wieku, które też były przecież jakimś elementem wielkiej strategii budowy, nie wiem, nowego człowieka, nowej koncepcji tego, jaki człowiek powinien być, a jaki być nie powinien. Dziś trochę z podobnymi kwestiami czy z podobnymi konsekwencjami. Pan poważnie to mówi, nowego człowieka? To Stalin nam nowego człowieka. No ale no, no a przecież... A potem Hitler nowego człowieka chciał stworzyć. My nie chcemy żadnych nowych ludzi. Społeczeństwa ludzkie same się organizują od milionów lat. Same. A tutaj przychodzą wrogowie z zewnątrz, żeby wyzyskiwać inne narody. Ja jestem przekonany, że zabawa z rzeczami i próba manipulowania przy sprawach fundamentalnych i podstawowych prędzej czy później przynosi opłakane skutki. I mam wrażenie, że podobnie jest. Ale chcemy, żeby prędzej przyniosła skutki. Prędzej pozytywne skutki. Czyli przeganiać. Może po prostu nie prowadzić inżynierii społecznej tego rodzaju i postępować zgodnie z zasadami prawa wypracowanymi przez wszystkie lata. Robert Bąkiewicz, ale już zostawiając powody, dla których Niemcy prowadzą taką, a nie inną politykę, to ja raczej chcę spytać o powody, dla których no, Donald Tusk ponownie przebiera się w ciuchy, w których mu zawsze było niewygodnie, w inne ciuchy niż te, które nosi pod tym strojem opisanym jako rezygnacja z azylu. Pierwsza sprawa jest taką, że jednak muszę wrócić do tych Niemców. Donald Tusk jest nominatem niemieckim i on musi realizować niemieckie interesy w Polsce. To są interesy szkodliwe. Natomiast no, naprawdę uśmiecham się od ucha do ucha. Może ze smutkiem jednocześnie, ale jednak patrząc na to, jak Donald Tusk kłamie, jakim jest hipokrytą i z ubolewaniem patrzę na dużą część polskiego społeczeństwa, że po prostu łyka to jak bociane żaby, jak to się mówi, dlatego że no, ten facet po prostu rzuca się od ściany do ściany i to jest jakby zupełnie niezauważalne przez zahipnotyzowaną część
polskiego społeczeństwa, które pełne tej nienawiści, w którą w nich wzbudzono, czy wzbudzano od lat w stosunku do przeciwników politycznych, dopatrują się własnych przeciwników wśród tych, którzy chcą bronić Polski, którzy chcą bronić dobrostanu ich i innych obywateli. To jest po prostu jakieś kompletne szaleństwo. Jesteśmy w jakimś świecie, który z perspektywy jakiejś, nie wiem, perspektywy czasu można było patrzeć jako zupełne omamienie milionów ludzi, jakaś hipnoza, która dotyczy milionów ludzi. No ten człowiek przecież, Donald Tusk, atakował każdą politykę, która by dążyła do tego, żeby ograniczać tutaj wjazd do Polski imigrantów, nielegalnych imigrantów. To przecież oni atakowali tą wojnę hybrydową, czy obronę Polski przed wojną hybrydową na granicy polsko-białoruskiej. To oni z Agnieszką Holland przecież tworzyli jakby na podstawie tego filmu całą narrację taką fabularną do tego, jakim złem jest ten rząd pisowski, ten rząd prawicowy, bo przecież on morduje tych biednych ludzi, którzy powinni tutaj dostać pomoc. Dzisiaj Donald Tusk, zaczynając władzę, zgadza się na pakt migracyjny, czyli zgadza się na dziesiątki, setki tysięcy, a w perspektywie czasu miliony imigrantów do Polski, a mówi językiem niezrozumiałym dla odbiorców, mówi o azylu, czyli traktuje Polaków jako kompletnych idiotów, oszukuje ich świadomie, tak? bo Polacy nie rozumieją pewnych nazw takich prawnych, nie rozumieją, co za nim się kryje i sprzedaje, nawija im ten makaron na uszy, że on dzisiaj będzie bronił Polski, a jednocześnie to, o czym mieliśmy do czynienia, co mówił tutaj pan mistrz nasz Jan Pietrzak, o tym, że Niemcy dzisiaj tutaj wożą nam tysiące, może dziesiątki tysięcy imigrantów, oczywiście tych najlepszych inżynierów, naukowców, prawda, ten najlepszy element wożą do nas, żebyśmy się rozwijali. No, przepraszam, że użyję tego słowa, ale trochę czuję się jako Polak, że Niemcy traktują Polskę jako śmietnik. No, najpierw wysłali nam tego Donalda Tuska, który po prostu jest dla nas tragedią narodową. Ale Donald Tusk, przepraszam, no, polski obywatel wygrał wybory, polityk wygrał wybory, zebrał poparcie na tyle duże. Przy poparciu niemieckim. No dobrze, ale zebrał w wyborach odpowiednią liczbę głosów, skonstruował koalicyjną większość, rządzi, takie są uroki demokracji, a że mówi o swoich dobrych stosunkach z niemieckimi politykami, no to jest również fakt. No i również faktem, któremu nie zaprzeczymy, jest to, że niemiecka była minister obrony, obecnie szefowa Komisji Europejskiej, powiedziała: bon courage Donald, następnym razem, kiedy się zobaczymy, będziesz premierem Polski. To również widzieliśmy, to również słyszeliśmy, interpretować możemy to. Panie redaktorze, ale to nie tylko było poparcie, ale to były faktyczne działania. No przecież Komisja Europejska, Unia Europejska służyła jako narzędzie do nawalania, jako pała do nawalania Polski. I to po prostu też odegrało bardzo znaczną rolę w wyborach po prostu Polaków, w wyborach demokratycznych. No, demokratycznych. Ale to Niemcy ingerowali w ten sposób w polskie wybory. To prawda. My przypomnijmy również, bo należy o tym przypominać i jak my nie będziemy przypominać, to nikt nie będzie przypominać, że ta sama Komisja Europejska w swoim raporcie na temat rzekomego braku praworządności w Polsce powołała się na konkretny przykład pułkownika GRU rosyjskiego wywiadu wojskowego, złapanego przez polskie służby i przetrzymywanego w areszcie w trakcie śledztwa. Zdaniem Komisji Europejskiej, której szefową jest właśnie ta pani Ursula von der Leyen, był to przykład na brak praworządności w Polsce, a to w sposób oczywisty pokazało, że Komisja Europejska uznała, że zatrzymanie rosyjskiego szpiega w Polsce było przejawem braku praworządności w Polsce rządzonej przez Prawo i Sprawiedliwość. I to również jest fakt, który miał miejsce, a interpretować możemy go na różne sposoby. Ja mam nadzieję, że nigdy żadni nasi sąsiedzi, nasi partnerzy i żadni politycy innych państw nie będą Polski traktować jak śmietnik. Nigdy nie chciałbym, żeby tak było. Wojciech Szymczak, jak rozumie to wszystko w perspektywie politycznej, bo te opowieści dziadka Tuska z mchu i
paproci, no są opowieściami w bardzo konkretnym kontekście. Niezależnie od tego, kto będzie przedstawicielem Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich, a będzie to bardzo ważne dla partii Donalda Tuska, to jest polityk, który nie wygra wyborów, jeśli powie na przykład otwieram granice, willkommen politik po polsku i przywoźcie tam z prawej czy z lewej, ze wschodu czy z zachodu, skąd tam chcecie ludzi do Polski, choć taką politykę suflował cały ten konglomerat partii, które dzisiaj rządzą. No więc mam wrażenie, że muszą zmienić tę opowieść przed wyborami, a po wyborach to się zobaczy. Wojciech Szymczak. Właśnie w niedzielę z Piotrem Lisiewiczem przywołaliśmy cytat z kultowego już filmu Miś, w którym jedna z pań mówi: ten człowiek nigdy słowa prawdy nie powiedział. I to doskonale charakteryzuje Donalda Tuska. Dlatego ja chciałbym Państwa przestrzec przed tym, bo przed wyborami na prezydenckimi Donald Tusk i cała jego wieruszka są w stanie obiecać wszystko, są w stanie powiedzieć wszystko, byle tylko osiągnąć swój cel. Oczywiście nie musi być to zgodne z prawdą. Pamiętajcie, że dobrze obiecać jest lepiej niż źle dać, ale niestety Donald Tusk, patrząc po 8 latach rządów poprzedniej Platformy, no to nie dość, że dobrze obiecuje, to jeszcze źle daje i przed tym musimy się wystrzegać. Uważajmy na to, co mówi. Kiedyś nawet chyba właśnie w czasach tych poprzednich lat był taki żart, dlaczego Donald Tusk wstaje o 6 rano, żeby dłużej móc nic nie robić. Tym razem jednak robi to niestety tak, żeby w Polsce było coraz gorzej. Możemy się za niedługo obudzić w Polsce, w której nie będzie nic polskiego, a Polacy będą żyli w nędzy i ubóstwie. Tego nie chcemy, uważajmy na niego. To jest program Michał Rachoń, jedziemy. Jesteśmy na antenie Republiki. Za parę chwil rozmowa polityczna.